Siemanko, dzisiaj laptop MSI. Klient podał brak obrazu na matrycy, brak obrazu na HDMI, uszkodzona płyta główna. Okoliczności. Ktoś poprawiał taśmę matrycy bez wyjmowania baterii. Od tej pory brak obrazu, czuć spalenizny, zapach i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, ten laptop nie został... Nie było zgody klienta na naprawę laptopa, bo wycena wstępna była spora. Jeżeli ktoś uszkodził laptopa poprzez wpinanie taśmy od matrycy, gdzie bateria nie jest odłączona, to na dzień dobry leci most, PCH, czasami procesor, czasami jeszcze dalej kolejne układy i robi się co drogo, więc ten laptop został odkupiony. Więc dzisiaj skupimy się na tym, co się w ogóle mogło uszkodzić i pokażę wam, ile rzeczy spaliło się w laptopie, kurde, od jednego wpięcia taśmy matrycy na podłączonej baterii. Dlatego przestrzegam, zawsze, ale to zawsze, wypinajcie co? Tą przeklętą, wbudowaną baterię. To jest podstawa podstaw. Bateria out, wtedy działamy z laptopem. Nigdy inaczej. To jest warunek konieczny. Słuchajcie, to jest oryginalna płyta z tego laptopa. Ja w niej już zmieniłem co? PCH, mostek intelowski o oznaczeniu SR17D. Pokażę wam. Ta maszyna, już mówię, była maszyna. Ta płyta główna była na maszynie BGA. Mostek zmieniony, bo oczywiście zwarcie. Ale zanim generalnie wlutowałem nowy most, no to dokonałem kolejnych pomiarów. Niestety na zasilaniu na linii plus 3VS dalej była niska rezystancja. No to termowizja, no i puszczamy zasilanie i patrzymy, co się grzeje. Na termowizji okazało się, że kontroler od DisplayPortu, od mini DisplayPortu nagrzewa się. Wywaliłem go. Co dalej? Co się może spalić w laptopie, w którym doszło do podpięcia matrycy? Czyli tak, pierwszy temat, PCH spalił się. Dobra. Spalił się układ od DisplayPortu. Co dalej? Spalił się oczywiście układzik LED driver U5. Praktycznie w każdym przypadku, jeżeli dojdzie do napięć na linii matryca, taśma, bateria, zawsze się pali LED driver, układ U5. Ten układ zmieniłem. Coś jeszcze tutaj się wysypało? A, oczywiście, no jasne. Jak byłoby, to byłoby za piękne, jak byłoby za mało układów spalonych. Spalił się killer. Układ, już nawet nie pamiętam, jak on się nazywa, ale mam gdzieś go tutaj. Kontroler LAN, układ E2205B. Także lista jest długa, no i ja już ogólnie tak, z innego MSI-a podłączyłem matrycę, taśmę i ta płyta główna daje obraz. Jest spoko, daje obraz na zewnętrzny. Więc mówię hurray! Ale po co podłączyłem części z innego? Bo były problemy z wyświetlaniem obrazu na tej matrycy. To wam w sumie mogę pokazać. To będzie trochę alpejska kombinacja. Niestety oryginalna matryca z tego laptopa, 17-calowa matryca Full HD, też się spaliła. Nagrzewa się kontroler matrycy. To wam zaraz pokażę. Podepnijmy taśmę matrycy i od tego zaczniemy. Pokażę wam w ogóle, jak się zachowuje obecna matryca w tej konfiguracji. Mam niesmak, bo wiecie, ile kosztuje matryca Full HD? Sporo siana, no ale nic. Czasami tak bywa, że kupisz coś i zakładasz, że będą popalone elementy, owszem, no ale nie aż tyle, bo matryca, mostek, układ audio, LED driver, czy tam układ LAN, nie wiem co jeszcze, bo ja jeszcze go na pulpicie nie miałem, więc ciężko powiedzieć. Teraz tak, matryca podpięta, trzymam ją w powietrzu, przechodzimy na termowizję i pokażę wam, co się kurde dzieje, tylko trzeba wpuścić zasilanie. Dobra, 3, 2, 1, go, on, pyk, płyta pobiera 14 mA i odpalamy ją z włącznika. Cyk, zaczyna nam pobierać więcej, 900 mA, 1 A i zaraz zobaczycie. Jeszcze nic złego nie ma, 1, 2 A, bo na razie póki co jest pierwsze uruchomienie. Ta matryca jeszcze nie dawałaby obrazu, już 1, 6 A, 2, 0, zaraz zobaczycie, to jest kwestia czasu. Chyba, że da obraz magicznie. Ale nie, no bez jaj. Czekamy cierpliwie. Pokażę wam, że nie świeci. Nie ma obrazu. Ale coś mnie tu w bambuko robi ta matryca, bo poprzednim razem
jak robiłem test, nagrzewał się kontroler matrycy do 70 stopni, więc możliwe, że się spalił w cholerę i tyle wszystkiego. No w tym momencie nawet, kurde, nie nagrzewa się. Czy laptop reaguje na wyłącznik? Reaguje. Jeszcze raz go włączę. Poczekamy chwilę, zobaczymy, może będzie. Nagrzewający się kontroler. Zawsze jest szansa, że coś źle wpiąłem, no ale na to bym nie liczył. Nie tym razem, nie? Matryca. Come on. Come on. No nie nagrzewa się kontroler. Chciałem wam to pokazać. Ale jednak nie nastąpi to, co bym chciał. Trudno. Ale nie w tym rzecz. Wcześniej, tak jak mówiłem, kurde, jestem parówą. No, wykrakałem to. Wykrakałem to. Źle podpiąłem matrycę. Czekajcie, wyłączę zasilanie, pokażę wam. Nie dopiąłem gniazda. Patrzcie to. Zawsze zwracajcie uwagę na wpinanie kabelka. Nie dopiąłem go, sorry. No to dlatego kontroler nie zatrybił. Dopinamy, cyk, z jednej strony, z drugiej. Teraz jest już należycie wpięte. Dobra. Przechodzimy jeszcze raz na termowizję i puszczamy. Come on, Spox, dawaj. Myślę, że teraz mnie matryca i jej logika nie zaskoczy. Dobra, i patrzcie. W tym miejscu nagrzewa się kontroler. 77 stopni. Tyle mamy na układzie. Dobra, wyłączmy, wyłączmy, bo zaraz się to zjara w cholerę. Pyk. 70 stopni, nawet 80. Odpinamy zasilanie. Wiecie, co spróbuję zrobić? Wymienię układ na elektronice matrycy. Tu jest jakiś układ LG. Nie mam takiego samego. Przejrzałem matrycę EDP w tym standardzie. No i coś znalazłem w miarę podobnego. Tutaj jest układ o oznaczeniu... No, będziemy mieli do góry nogami. 0ISWL0167C. Jakoś tak się prezentuje ten koleżka. Znalazłem płytę z układem... O, właśnie takim. Znaczy płytę. Matrycę, nie? Spróbujemy wlutować ten LG Display. Nie mam zielonego pojęcia, czy to zatrybi. Robię to w ciemno. Może zadziała, może nie. Mam nadzieję, że się nie spali nic z PCH, czy tam na płycie głównej. Zaraz nie będę miał jeszcze większego kosztu. No ale wiadomo, kto nie próbuje, ten co szampana nie pije. Także przechodzimy na minionka. No i spróbujemy wylutować ten układ. Zobaczymy, jak będzie. Kto wie, no może się uda. Będę nagrzewał tak dookoła ten układ, żeby nie... No co tu dużo mówić? Nie przegrzać matrycy. Parę razy mi się udało w moim żywocie wymienić, nie wiem, złącze wypalone w matrycy. Robiliśmy to. Bo jak matryce były po 5 stówek, czy nawet po 3, no to wymiana gniazdka nie należy do najtrudniejszych. A wiadomo, że się da. Dobra, biorę pod w rękę, pod kątem, tak żeby to powietrze uciekało poza obrys matrycy. I nagrzewamy. Zobaczymy. O, pyk, zeszło. Patrzcie, szybko, fajnie, pięknie. I jedynka jest gdzie? W prawym górnym rogu. Teraz, żeby ograniczyć dodatkowe nagrzewanie tej elektroniki matrycy, co zrobię? Zbiorę starą cynę, nałożę nową, czyli lecimy stopnikiem, lecimy z cynką. Ciekawe, czy to ruszy. To jest bardzo ciekawy temat, bardzo, bardzo bym powiedział. Ej, bo mi się już układy pomieszały, nie wiem, który jest którym, ale zaraz sprawdzimy. Mam ten dar, że niestety nie zapamiętuję takich tematów. Ale wiadomo, każdy z nas jest inny i tyle. A nie myli się ten, co nie robi nic. Pyk. Matryca oczywiście bez tego układu nie da obrazu. Także dzisiaj tonący brzytwy się chwyta. No i jakaś tam szansa malutka jest, że no może zapali ta matryca. Szansa to jest tak, myślę, realnie 15%. Można byłoby wejść na internet, sprawdzić, czy jest dostępna dokumentacja do jednego drivera, czy czym tam ten układ jest, do drugiego układu, porównać to, ale lecimy na żywioł.
W razie czego będziecie mieli informację, czy tak robić, czy tak nie robić. Życie to zweryfikuje. I to jest najważniejsze. Teraz tak, topnik. I lecimy, Spox, lecimy. Mały grocik, cyna, zero połówka. I dokładamy. I dookoła robimy oblutowanie pinów. Pyk. Tak jest. Mamy to. Pole masowe. Ten grot jest za słaby na to, ale jak dogrzeje foterem, to będzie zaraz moment. Ok. Teraz układ. Czekajcie, bo ja mówię, mam talent do tego, że wlutuję nie ten układ zaraz. Z tego co pamiętam. Dobra, to był oryginalny układ, ten OISWL coś tam, 167C. A to jest ten, który mam zalutować. No nic, spróbujmy. Jak zapali, to będzie fajnie. Pewnie nie zatrybi, no ale... Jak nie sprawdzę, to się co? Nie dowiem. No dobrze by było tak dostać taki gift na kon... Ej! Ten układ jest większy. Ale jajca. Ty! Ty draniu! Ten układ jest w innej obudowie. Nie. Nie. No dobra, schrzaniłem to. Idę szybko szukać elektroniki z innej matrycy, bo gabaryt układu jest nie ten. Mózg mi odjęło, także zaraz wracam. Może coś znajdę. Jeśli znajdę, no to wam powiem. Mam, kurde, coś trafiło się. Układ, jeżeli chodzi o wielkość, zobaczcie, jest no ten sam. Ale tam centralnie milimetr, jak to się mówi, milimetr ma znaczenie, tak? Czy tam centymetr, w tym wypadku milimetr. No i przykładam układ jeden na drugi. Porównajmy, czy to wielkościowo jest to samo. Jest to samo? Jest. I też jest LG Display. Model tego układu nie jest mi znany, ale pal licho. Chod w rękę, nagrzewam. Ściągamy go zaraz. Niech się topi dookoła co chce. Nieważne to jest. Interesuje mnie ten, układ. Pyk, poszło. No i zobaczymy, nie? Ale jaja. Że taką rzecz pominąłem, bywa. Także, dobra. Ten układzik ma oznaczenie ANX1402. Czym on jest? Układem. Lutujemy dziada. Siad. Chyba będzie gitara. Jak tam te pola? Cyna stygnie. Niech stygnie, ok. Topnikiem go objadę dookoła. Kurde, będę się bał. Laptop klęknie, to będzie epic fail, no ale bywa i tak. W razie klęknie, to co? Zmienię mu jeszcze raz PCH i cześć. Coś tam się wymodzi, nie? Dobra, jeszcze te piny podlutujmy. Trochę mało cyny, come on, dawaj Spox. Dodaj cyny, bądź tak miły. O, i właśnie teraz jest pięknie, jest miód, malina. Ten grot od JBC naprawdę robi taką robotę. Uwielbiam go. Centralnie przepower. Teraz co robimy? Musimy umyć tą elektronikę, pozostałości topnika. Czy tam patyczkiem. Tam czym macie, nie? Myjemy. Ciekawe, co będzie. Co z tego wyjdzie? Kiedyś bawiłem się właśnie w naprawy tych matryc. Dwa razy jak zmieniałem taki kontroler, to niestety
po nagrzewaniu tego układu na samej matrycy już od spodu była taka biała łuna, więc naprawa, czy poprzez wymianę układu ożywiłem matrycę, ale obraz był kijowy i skończyło się tak czy siak zmianą matrycy na nową. Więc zobaczymy, jak będzie tym razem. Jeszcze to przemyję. Niech to wygląda. To jest tak, nie musi działać, ma wyglądać, tak? Git majonez, będzie. Słuchajcie, bez cięcia podpinamy zaraz tą matrycę i zobaczymy, co się stanie. Czy się coś zjara, czy most PCH zdechnie, czy może jednak będzie wszystko ok i powiem hurray, udało się, udało się. Warto było ryzykować? Zaraz się dowiemy, nie? Wpinam taśmę. Dobra. Dobra, najpierw robimy test pierwszy. Chociaż chyba na termowizji najpierw. Tak, bo jak ma się coś jarać, to lepiej, żeby było widać temat na termowizji. Bo jest to chyba najważniejsze. Czasami jest tak, że za pierwszym uruchomieniem spali się coś, a za drugim razem już w ogóle nie zatrybi, bo już jest po temacie, nie? Więc przechodzimy na ujęcie z termowizji. W tym miejscu jest elektronika matrycy i oczywiście driver. Puszczamy zasilanie, co? Zobaczymy. Trochę się boję. No ale świat do odważnych należy. Dobra, klikamy on, cyk. To pal licho. Odpalamy włącznik i zobaczymy, czy się będzie nagrzewał układ, czy nie. 3, 2, 1, go. Włączam laptopa. Na razie nic się nie grzeje. Obrazu też nie ma. Układzik się nie nagrzewa. Obrazu nie ma. Nie ma. Ale układ się nie grzeje. Baby, daj obraz. Come on, you can do it. I co? To trochę będzie jak taki drętwy film. Co, nie da obrazu? Nie ma nic. Nie ma. Szkoda. No ale patrzcie, jest inaczej. Jest szansa, że gdybym miał dokładnie ten sam układ do tej logiki matrycy, to obraz by się pojawił, natomiast w tym wypadku tak nie jest. Taśma jest dopięta, pokażę wam, żeby nie było, bo czasami, żeby nie popełnić tego samego błędu. Ostrz, kolego, ostrz, dobra. Taśma, jak widać, jest wpięta poprawnie. Układ jest zalutowany w dobrą stronę, czyli ten LG Display ANX1402. No ale co? Treści nie ma, szkoda. Szkoda, szkoda, szkoda. Teraz jeszcze sprawdźmy z tego ujęcia. Tutaj nic nie widać. Czasami jest tak, że na podglądzie, patrząc w matrycę, możemy zobaczyć ten napis MSI, wiecie? Jeszcze spróbuję go wyłączyć. Dobra, laptop reaguje na wyłącznik. Patrzcie tam na zasilacz. Macie 0011, 09, 15, 17. I będę się wpatrywał, czy nie pojawi się napis MSI bez podświetlenia. Ale myślę, że nie. Że tutaj po prostu będzie głucho i w związku z powyższym nic dobrego się nie zadzieje. No ale widzicie. W taki sposób no, zmarnowałem, liczmy, 20 minut swojego życia, ale przynajmniej dowiedziałem się i w sumie wy też, że wymiana takiej logiki matrycy w tym wypadku nie spowodowała śmierci laptopa. Przy czym tego jeszcze nie wiem. Podepniemy zaraz drugą matrycę, zobaczymy, czy jeszcze działa. Ale przynajmniej wiemy, że matryca elektrycznie raczej się już podnosi, no ale treści nie ma, bo układ jest niezgodny. Dobra, teraz tak. Zasilanie odpuszczamy, cyk, i podłączę drugą matrycę. Idę ją szukać. Jest i ona. Matryca 15-calowa. Z uwagi na to, że laptop jest nowszej generacji, ma matrycę EDP, powtórzę to jeszcze raz, to matryca czy 15 cali, czy 13, czy 17, można śmiało nimi żonglować zamiennie i nic się nie spali. To nie są stare czasy matryc LCD-żek. Miałeś oryginalnie 15, a wpiąłeś 17, to co się działo? Paliły się układy.
pamiętam właśnie Lenovo Y510P chyba to miał. Że tam jak ktoś na przykład oryginalnie miał matrycę Full HD, a ktoś śpiał HD Redy, paliło się. Dobra, puszczamy zasilanie, cyk. Zobaczymy, czy ta matryca, ona jest nowa, oczywiście ma folię zabezpieczającą, te sprawy. Czy ona działa? Czy laptop jeszcze działa? Puszczamy prąd. Commandsbox. Teraz czekam z wami. Mam nadzieję, że sprzęt jeszcze działa. No, czekamy, czekamy. Prąd 1,3 ampera, 1,2. U góry tam macie na zasilaczu. I czekam, czekam. Jest, MSI. Widzicie to? Sprzęt działa. Także ten laptop, jakby miał matrycę 17-calową, mogę już go złożyć tak pokrótce. Tylko muszę jeszcze dorwać układ LAN Killer. Co jeszcze? Thunderbolt, ten już mało ważny, plus jeszcze najdroższy temat, matryca. Także w tym wypadku odkupienie laptopa od klienta nie opłacało się, bo jak dołożysz koszt matrycy, mostu, tych wszystkich części, to robi się 500 do 1000 zł za części, bo wszystko rozchodzi się o matrycę. Ile będzie kosztowała matryca 17-calowa? Cholera! Może ktoś z was ma na sprzedaż matrycę 17-calową, używaną w ładnym stanie, bo mi potrzeba mi, właśnie, kurde, przecież ja się mogę o to zapytać. Dlaczego nie? Chodź tu, blat, ostrz. Potrzebna mi jest matryca o oznaczeniu, tylko niech ten aparat wyostrzy. No come on. Ale to wolno działa czasami. LP173WF4, czyli Full HD 17 cali EDP. Także taka, słuchajcie, matryca mi jest potrzebna. Ma ktoś używaną na sprzedaż w normalnych pieniądzach? Z chęcią ogarnę. Kupię. Także jak się materiał podobał, taki delikatnie edukacyjny, bo samego lutowania nie było za wiele, bo te czynności zrobiłem już po prostu wcześniej, poza kamerą. Dlaczego? 2 dni męczyłem się teraz z OBS-em, nie wiedzieć czemu, dużo spadków, klatki, tnące się materiały. Na podglądzie, to co ja teraz widzę, jest płynnie, super płynnie. Materiał się nagra, ja go potem odpalam, a to jest szatkujący się shit. Po prostu krew człowieka zalewa i dopiero teraz jest ciut lepiej. Mam nadzieję, że ten materiał będzie płynny. Na głównym kanale, to mówię, były 2 filmy tnące się tutaj. Mam nadzieję, że od tego momentu już będzie zdecydowanie lepiej. Także jak materiał się podoba, łapa w górę, jak nie, łapa w dół. Komentarz, like, subscribe. W kontakcie. Do następnego. Cześć, hej.